Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 3 i 4 regulaminu Sejmu złożyliśmy wniosek o odwołanie przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pana Stanisława Piotrowicza. Wniosek ten uzasadniamy w sposób jednoznaczny. W dzisiejszym głosowaniu chodzi przede wszystkim o to, aby osoba, która sprawuje tak eksponowaną funkcję, jak funkcja przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, to powinna być osoba, która spełnia najwyższe standardy, a nie osoba, która budzi powszechne wątpliwości. I nie chodzi absolutnie o to, żeby potępiać osoby, które były kiedykolwiek w PZPR-ze. W PZPR-ze było ponad 3 miliony polskich obywateli. Nie chodzi o to, aby potępiać osoby, które były prokuratorami w czasie stanu wojennego. Nie każdy w latach 80. miał w sobie na tyle odwagi, żeby działać w opozycji demokratycznej. I to też nie jest rola obecnego Sejmu, aby oceniać jakby działalność ludzi, postawy z przeszłości. To jest, zostawmy to historykom, zostawmy to IPN-owi. Ale tematem dzisiejszego spotkania jest to, że wszystko wskazuje na to, przynajmniej na to wskazują obecne doniesienia medialne, którymi dysponujemy, że od roku pan poseł Stanisław Piotrowicz wprowadza opinię publiczną w błąd. I potwierdzają to kolejni świadkowie i kolejne dokumenty. Co za tym świadczy? Pan poseł Stanisław Piotrowicz informował między innymi z mównicy sejmowej, parlamentarnej, także w briefingach, które organizował, o tym, że nigdy nie oskarżał osób działających w opozycji. Potem w mediach pokazuje się akt oskarżenia, dokument IPN-u, gdzie widzimy podpis pana posła Piotrowicza. W końcu sam pan poseł Piotrowicz to przyznaje, że postawił parafę pod aktem oskarżenia. Wbrew temu także, ja bazuję na doniesieniach medialnych, wbrew temu, co pan poseł Piotrowicz mówił, pokazują się kolejne osoby, które były zaangażowane w działalność opozycyjną i które mówią o tym, że pan poseł zajmował się także innymi sprawami, które dotyczą opozycji, o których też pan poseł nie wspomniał. Ja chciałabym tu przypomnieć chociażby takie doniesienie medialne, że w 1988 roku, schyłek komunizmu, w siedzibie SB w Jaśle, pan poseł obecny wtedy ówczesny prokurator Piotrowicz przesłuchiwał młodych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej. Jak mówił jeden z opozycjonistów w mediach, było to tak przebiegające gwałtownie przesłuchanie, że można byłoby je po prostu nazwać maglowaniem świadków. A przecież jeszcze kilka dni temu pan poseł Piotrowicz mówił, że prowadził raptem dwie sprawy o charakterze politycznym. Kolejna sprawa. Przypomnijmy, że media już dawno informowały o tym, że pan poseł Piotrowicz jako prokurator niedługo po zakończeniu stanu wojennego, bo w 1984 roku został odznaczony orderem, brązowym krzyżem zasługi. W tamtych czasach osoby, które wspomagały opozycję, raczej dostawały kary, wyroki, były bite, nie dostawały orderów, to pewne. Więc ja chciałabym powiedzieć, że panie pośle, nie byłoby tej sprawy, gdyby nie pojawiający się zarzut w oparciu o doniesienia medialne, że pan od roku mija się z prawdą. Nie byłoby zarzutu dotyczącego pana działalności w PZPR-ze. Nie byłoby zarzutu dotyczącego tego, że był pan prokuratorem, bo nikt z tego nie powinien panu robić zarzutu. Ale każdy z nas, ja myślę, na tej sali czuję, że jednak wprowadził pan w błąd opinię publiczną. Mówił pan, że przedstawi dokumenty. Żadne z tych dokumentów się nie pojawiły. Ja też bym nie mówiła o tych dokumentach, gdyby to nie pan powiedział, że przedstawi te dokumenty. I im głębiej właśnie dziennikarze jakby sprawdzają pana słowa, tym mam wrażenie, że więcej jakichś takich, ja przepraszam za kolokwializm, trupów wypada z szafy. I chciałabym, mam takie wrażenie, że kiedy pan mówi o tym, że pomagał pan opozycjonistom, to trochę to jest tak jak z taką pomocą bratnią Związku Radzieckiego, która była oferowana czy w Czechosłowacji w 1968 roku, czy na Węgrzech w 1956 roku. I dlatego ja powiem szczerze, że też budzi moje zdziwienie, że osoby o takich konserwatywnych poglądach, jak na przykład pan minister Gowin czy pan minister Morawiecki, nie protestują przeciwko pana obecności na tak eksponowanym stanowisku. Ja chciałabym się naprawdę jakby, kończąc już swoją wypowiedź, zwrócić z takim apelem, że szanowni państwo,
koleżanki i koledzy z PiS-u, z Platformy Obywatelskiej, z ugrupowania Kukiz, zastanówmy się na przyszłość, czy chcemy, by standardem w polskiej polityce była prawda czy kłamstwo, bo o tym jest dzisiejsze spotkanie komisji. Nad tym będziemy głosowali. Czy chcemy, żeby standardem w polityce była zwyczajna partyjna lojalność, czy po prostu przyzwoitość, taka ludzka przyzwoitość i prawdomówność? Mówmy o przyszłości przede wszystkim. Dziękuję. Bardzo. Pani poseł, muszę powiedzieć, że troszkę pani rozczarowuje, że pani tutaj stawia tak potężne oskarżenia, powołując się na artykuły prasowe. Liczyłam, że się pani troszkę lepiej przygotuje i będzie dyspotować do jakąś Ja mam taką uprzejmą prośbę, że jak ja mówię, to żeby pan nie mówił. Jak pan będzie mówił, to ja nie będę mówiła. W związku z powyższym, szanowni państwo, ponieważ ta dyskusja trwa dłuższego czasu, jest postawiony wniosek, jest uzasadniony, więc uważam za stosowne, żeby osoba, której ten wniosek dotyczy, odniosła się w sposób absolutnie wyczerpujący i chciałabym, żebyśmy przeszli do głosowania. Państwo tą dyskusję prowadzą już od dłuższego czasu, argumenty są podawane takie czy nie inne. Pan poseł się odniesie i państwo podejmą wtedy decyzję, czy przekonał was, czy nie i zagłosujemy. Proszę bardzo, panie pośle. Pani przewodnicząca, to rozumiem, że po wystąpieniu pana przewodniczącego pytań nie będzie ze strony komisji? Przepraszam, ale przepraszam bardzo. Przepraszam, ale ja nie udzieliłam głosu. Ale jest pytanie. Nie, proszę państwa, nigdy nie było takiej formuły, że wobec wniosku o odwołanie kogoś z funkcji jest uzasadnienie. Pani poseł uzasadniała tyle, ile uważała za stosowne. Tak, ale też nigdy nie było takiej sytuacji jak teraz, więc może warto byłoby, po wystąpieniu mogą się pojawić pewne wątpliwości mające wpływ na ostateczny wynik głosowania. Dostał głos poseł? Więc może zasadnym jest, żeby umożliwić posłom zadanie pytania. Szanowni państwo, ja nie udzieliłam sekundy. Ale ja jednak formalnie. Ale ja panu nie udzieliłam głosu. Panie przewodniczący, formalny. Ale bardzo pana przepraszam. Proszę pana. Jestem posłem, korzystam z uprawnień przysługujących. Jak się to dać głos na komisjach. Więc... Ale proszę pana, ja coś panu powiem. Nauczyliście się państwo prowadzić, jest nas tutaj prawie 50 osób. Pani przewodnicząca, nauczyliście się państwo robić... To zajmie szybciej niż pani przerywa. Nie, nie dopuszczam naprawdę do tego. Ale pani przewodnicząca... Do wniosku formalnego musi pani dopuścić, pani przewodnicząca. Proszę państwa, wniosek formalny. Szanowni państwo, wnioskodawca, jeśli będzie chciał uzupełnić swój wniosek, ja oddam głos każdej. Być może, pani przewodnicząca, jeżeli pani pozwoli. Nie pozwalam. To mimo wszystko. Proszę pana, zabierają głos, kiedy chcecie. Wzywam pana do porządku po raz pierwszy. Proszę mnie wzywać, wyrzucać, karać, nakładać kary, jakie pani sobie. Dobrze. A ja chciałbym mieć szansę wypowiedzieć się na tej komisji. Dzisiaj przywołuję pana do porządku po raz drugi. Dlatego, że to, co się tutaj dzieje, dyskusja o człowieku, który zajmował się między innymi... Ale, proszę, ale panie, panie pośle, ale chwileczkę. Chciałbym uzasadnić ten wniosek formalny pod warunkiem, że będę miał na to szansę. Nie ma pan takiej szansy, bo nie jest pan członkiem komisji. To jest największy dramat, że zajmujecie się obroną. Sekundę. Panie pośle, proszę opuścić salę. Był pan dwukrotnie upomniany. Pani, proszę opuścić salę. To jest żart. Teraz pani sobie zażartowała. Tak to traktuję. Ja nie zażartowałam. Ja bardzo chciałbym swój wniosek formalny dokończyć. Bardzo panią o to proszę. Ale pan nie jest członkiem komisji. Ale jestem posłem i mam prawo do... Wniosek formalny złożyła pani poseł Pichowicz i chce szansę mieć uzyskać odpowiedź. Ja zgłaszam wniosek formalny o natychmiastowe przejście do głosowania. Sekundkę. Na to, żebym mógł skończyć swoją wypowiedź. Czy państwo chcecie usłyszeć argumentację pana posła Piotrowicza, czy mamy głosować wniosek o przejście do głosowania? Może najpierw jednak posłowie zadadzą pytania, a później będzie obrona. Czy państwo chcecie usłyszeć odpowiedź na wniosek pani Pichowicz, czy chcecie, żebyśmy zaczęli głosować zamknięcie tego posiedzenia? Pani przewodnicząca, składam wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad. Uważam, że najpierw powinniśmy zadać pytania,
tak, żeby wszyscy posłowie obecni na sali mogli zadać pytania, a później, żeby mógł się przewodniczący do tego odnieść. Jeżeli są członkowie na sali członkowie KPN-u, których wtedy oskarżał prokurator Piotrowicz, to może warto, żeby mogli zadać pytania. Ja rozumiem, do czego pani zmierza. Pani zmierza do tego, żeby poseł Piotrowicz udzielił krótkiej informacji, przegłosujecie na rympał i skończycie komisję. Szanowni, ale może warto jednak posłuchać posłów, co mają do powiedzenia w tej sprawie. Szanowni, i dlatego panie, proszę nie zamykać ust, nie straszyć, że będzie pani kogoś wyrzucać, bo to naprawdę nie przystoi, szanowni, żeby na Komisji panie, Sprawiedliwości tak się zachowywać. Ja mam wniosek formalny. Sekundeczkę. Szanowni Państwo, zastanówcie się, w jaki sposób, do czego doprowadzacie. Doprowadzacie do tego, że nigdy nie ma żadnej rzeczowej dyskusji, bo się przekrzykujecie. W związku z powyższym dajcie Państwo ustosunkować się osobie, w stosunku do której złożyliście wniosek, do tych zarzutów, które zostały podniesione. To jest kwestia pierwsza. Druga sprawa jest taka, że argumenty, o których mówicie, no, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, powołując się na doniesienia prasowe, one są w przestrzeni publicznej od kilku tygodni. Jeżeli Państwo uważacie, że jest to kolejny moment, że należy i macie szansę powtarzać te swoje, że tak powiem, wywody jednostronne, bez możliwości odniesienia się dla osoby zainteresowanej, to ja rzeczywiście nie widzę sensu tej komisji. Przejdziemy do głosowania. Więc pozwólcie... Proszę umożliwić zadanie pytań po prostu. Nie, proszę Państwa. Proszę Państwa, nie ma takiej formuły w momencie, gdy jest wniosek o odwołanie i jest uzasadnienie. To nie ma formuły, a kto wprowadza formułę? I są pytania, i to jest naturalne, że posłowie, którzy głosowali na posła Piotrowicza, mogą zadawać pytania. Czy pan głosował na pana posła Piotrowicza? Tak, głosowałem na pana posła Piotrowicza. Głosowaliśmy wszyscy, bo takie było ustalenie. I była gwarancja, że jest to uczciwy człowiek. A teraz, jeżeli są wątpliwości, to domagamy się po pierwsze możliwości zadania pytań, a po drugie wyczerpujących odpowiedzi i uzupełnienia. Jak trzeba, to żebyśmy tu siedzieli do końca, aż poseł Piotrowicz wyjaśni ale wszystkie nasze wątpliwości. Może tutaj a nie chcecie Państwo zamykać nam usta, straszyć nas regulaminem, że będziecie nas wyrzucać z sali. To jest niepoważne, panie co Pani pośle, robi. Panie pośle, ja mam wniosek formalny. Sekundkę, panie pośle Sanocki. Panie pośle, ja wiem, że dla Państwa regulamin, zwłaszcza przez ostatnie 8 lat, nie istniał. Ale chcę Panu powiedzieć jedną rzecz. Proszę się zastanowić, o czym Pan mówi. Jak w stosunku do Pana były formułowane różne medialne zarzuty, również wskazujące na brak etyki, to był pan bardzo oburzony, że się je podnosi. Dlatego ja nawet ich nie... Wszystkie sprawy są w sądzie Dlatego też ja zawsze byłam przeciwna temu, żeby posługiwać się plotką, którą ewentualnie niesprawdzoną, którą się wyczytuje w części czy w całości w prasie. I teraz proszę zobaczyć, pan uważa... My mówimy o dokumentach, pani przewodnicząca. Pośle. Dokumenta, które są w... To jest jarmark, czy dostał Kropiwnicki głos? Panie pośle, ja rozumiałam pana oburzenie i też uważam, że nie należy, to takie było uzasadnienie wniosku, że o tym mówią przekazy medialne. Dlatego powiedziałam, że liczyłam, że będzie argumentacja poparta dokumentami. Nie jest. Jestem przeciwna w ogóle posługiwaniu się tego typu metodami i dlatego rozumiałam pana oburzenie i proszę zrozumieć dzisiaj, że również jestem... bym powiedziała oburzona, jeżeli uzasadnienie jest takie, nie inne. Ale proszę Państwa, chyba najwyższa pora, żeby osoba zainteresowana mogła odnieść się do tych zarzutów. Proszę, pani poseł. Pani przewodnicząca, ja odwoływałam się do pojawiających się w mediach dokumentów IPN-u i zeznań świadków. Więc nie jest to tak, że to były tylko plotki i doniesienia medialne, ale widzieliśmy wszyscy pokazywane niejednokrotnie w mediach akt oskarżenia, zresztą który także pan sam poseł Piotrowicz potwierdził po czasie, że podpisał. Wszyscy mogliśmy wysłuchać zeznań pana Pikula, czyli osoby, która miała bezpośrednie... A gdzie składał te zeznania? Znaczy, no, to nie były zeznania, tylko to było oświadczenie złożone w mediach, ale no, ma jednak... Chyba nie do zeznań, a do oświadczeń w mediach nie, to jeszcze pani, daleko. Znaczy ja powiem tak. Wszyscy...
Znaczy, jeżeli będziemy jakby bawili się w takie niuanse, to rzeczywiście coś mamy problem z pewną jakby fundamentalną kwestią dotyczącą prawdomówności. Pani poseł, zeznania to jest coś, co się składa tak. Pod przysięgą przed jak najbardziej. Pani przewodnicząca, dobrze. Pan poseł Piotrowicz, dajcie państwo odpowiedzi. Mówimy o oświadczeniach osób, które bezpośrednio sprawa dotyczyła i mówimy o dokumentach IPN-u, które pojawiały się w mediach. No więc precyzja. Do tego się pan poseł odniesie. Cieszę się, że pani jest precyzyjna. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, przepraszam, ale złożyłem wniosek formalny o umożliwienie zadawania pytań przez posłów do przewodniczącego. Było przejście do głosowania. Mam poddawać pod głosowanie? Czy chcecie państwo? Złożyłem wniosek o umożliwienie zadawania pytań. Czy chcecie państwo? To był wniosek formalny, więc proszę o to, albo żeby pani go uwzględniła, ewentualnie przegłosowała. Formalne pod głosowanie. Kto z pani panów jest za zamknięciem dyskusji i przejściem do głosowania? Proszę. Kto jest za? Ale takiego wniosku nie było o zamknięcie. To jest właśnie wasza demokracja. Zamknąć dyskusję, wyrzucić posłów z sali, bo to wam wychodzi najlepiej. Szanowni państwo, chciałam, widzieliście, pan poseł Kropiwnicki chce głosować wnioski formalne. Głosujemy. Przepraszam. Kto jest przeciw? Już? Można? Kto się wstrzymał? Oczywiście najlepiej zamknąć usta posłom. Głosowały 32 osoby, za było 19, przeciw było 11, Fałszerstwo. Szanowni państwo, głosowało więcej osób niż jest z członkami komisji. Czy ktoś... Nie? Dobrze? Dobrze, proszę mnie. Dobrze. 32 osoby, za było 19, przeciw było 11, wstrzymały się 2 osoby. W tej sytuacji przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów jest za odwołaniem pana posła Stanisława Piotrowicza z funkcji przewodniczącego komisji? Skandaliczna decyzja, która uniemożliwia posłom zadanie pytania. Skandaliczne zachowanie. Sam zamilcz, człowieku. Na pana życzenie to się odbyło. Tak jest. Tak wygląda demokracja według PiS-u. Ale dyskutujcie sobie do woli. Bądźcie pieniaczami, jak jesteście. Dziękuję. No i zamykamy. Dziękuję. Głosowały 32 osoby, za 10, przeciw 20, wstrzymały się 2 osoby od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że komisja odrzuciła wniosek o odwołanie pana posła Stanisława Piotrowicza z funkcji. Kwiaty jeszcze dajcie, kwiaty! Kwiaty, uściski, wielkie gratulacje. Jak posłowie PiSu będą patrzeć swoim kolegom. Wobec wyczerpania porządku dziennego zamykam posiedzenie. Naprawdę wstydu nie macie.